Jest z nami pan doktor Radosław Tymiński, mecenas, który zajmuje się procesami lekarzy. Panie doktorze, jakie błędy popełniają najczęściej lekarze, które prowadzą ich do procesów sądowych? Pani redaktor zajmuje się obroną lekarzy w sprawach sądowych i te błędy, które najczęściej popełniają lekarze, możemy rozpatrywać na różnych płaszczyznach, płaszczyźnie medycznej i prawnej. Z punktu widzenia mojego jako prawnika, najczęściej lekarze popełniają taki błąd, że składają zeznania w jednej sprawie, nie uwzględniając, że mogą być one wykorzystane w innej. Składają zeznania bez przygotowania, ponieważ myślą, że są wzywani do prokuratora czy do rzecznika odpowiedzialności zawodowej tylko jako świadkowie i że nic im nie grozi. Pojawiły się też nowe zagrożenia, na przykład pacjenci często nagrywają lekarzy z ukrycia, dodajmy. Jakich błędów unikać? Oczywiście pacjent może nagrywać lekarza, ale nie może tego nagrania upowszechniać, nie może jego upubliczniać. Oznacza to, że takie nagranie może być wykorzystane jako dowód w sądzie. Trudno się przed tym bronić, kiedy nie wiemy, że jesteśmy nagrywani. Natomiast warto pamiętać, żeby każda wizyta była robiona z takim założeniem, że może być nagrywana. Dwie najważniejsze porady dla lekarzy. Bądźcie sympatyczni i bądźcie przygotowani na pozew poprzez dobre prowadzenie dokumentacji medycznej. Czy może pan mecenas podzielić się jakąś ciekawą sprawą i doświadczeniami z niej, z jaką miał pan do czynienia w ostatnim czasie? Mam do czynienia z bardzo wieloma sprawami rocznie, w związku z tym trudno mi wybrać tę, która by była najciekawsza, bo każda sprawa jest ciekawa, każda sprawa jest inna. To, co w tej pracy jest ciekawe, to jest to, że każda sprawa wymaga dokształcenia się z mojej strony, ale też wiąże się z olbrzymimi emocjami po stronie lekarza, rodziny i często najtrudniejsze są po prostu te sprawy, w których jest najwięcej emocji, kiedy umiera dziecko, kiedy dochodzi do błędu okołoporodowego. Te sprawy są najtrudniejsze, te sprawy mają największy ładunek emocjonalny, a najciekawsza sprawa, którą miałem, taka, która mi się rzuciła w oczy, to sprawa dotycząca tego, że po zastosowaniu pewnego leku u pacjenta wystąpiła toksyczna nekroliza naskórka, czyli bardzo poważna reakcja niepożądana polegająca na głębokich bliznach w skórze. Pacjent obciążał lekarza, tymczasem wybór leku był zasadny, był dobry i był uzasadniony. Doszło po prostu do nieszczęśliwego wypadku, ale udało się tę sprawę zamknąć i wygrać. Czy w tym przypadku lekarz popełnił jakiś błąd? Czy było nie, coś, absolutnie co nie. mogło wspomóc pana jako obrońcę? Mogło na pewno wspomóc lepsze prowadzenie dokumentacji medycznej i informacja, że lekarz zapytał o uczulenia na leki, bo pamiętajmy, że zgodnie z polskim prawem lekarz ma obowiązek zapytać o to, czy pacjent jest uczulony na leki. W tej sprawie zabrakło tego pytania, natomiast wykazaliśmy, że nawet gdyby ono było zadane, to i tak by nic nie zmieniło w decyzji, ponieważ nikt w rodzinie nie miał nigdy uczuleń na leki. Przeważnie pacjenci skarżą szpital, nie lekarza. Czy tak właśnie jest tak i dlaczego? Jest. Przeważnie skarżą szpital, ponieważ łatwiej jest dochodzić odszkodowania od szpitala jako od instytucji. Natomiast coraz częściej też skarżą lekarzy, coraz częściej też szpitale występują z roszczeniami zwrotnymi do lekarzy, ponieważ lekarze pracują na kontraktach, a odpowiedzialność lekarza i szpitala jest solidarna, co oznacza, że szpital później może wystąpić z roszczeniem zwrotnym do lekarza, jeżeli zapłaci pieniądze pacjentowi. Czy jest tak, że lekarz powinien sugerować bardziej, zalecać terapię, niż definitywnie stwierdzać, że jest to obowiązująca taka i taka terapia? Czy to zmienia jakoś sytuację lekarza? Zgodnie z prawem lekarz ma obowiązek proponować metody lecznicze, a ostateczną decyzję podejmuje pacjent. I tak też powinno być. Dziękuję. Dziękuję.